Dzień dobry, ryby. Dzień dobry. Zapraszam do czytania uzupełniającego. Właściwie już na miesiąc sierpień. Słuchajcie, no cokolwiek się nie dzieje, wygląda dobrze. Mało tu emocji, co prawda. Bardziej koncentracji na działaniu. Ale zaraz jeszcze sprawdzimy kwestię. Możesz bezpiecznie kochać. Super. Spokojnie. Okej. Dobrze, ryby, no jakby wszystko super. Słońce oświeca Was bardzo pięknie. Wydaje mi się, że mogłyście wpaść na jakiś nowy pomysł. Nowy pomysł zawodowy i tutaj to Was napełniło taką radością. Sobie powolutku w głowach to analizowałyście, pozostawałyście pełne optymizmu, tak? Tutaj jakby te analizy i te plany, one zaczynają już mieć taki realny kształt, ponieważ Wasze marzenia być może nabrały kształtu i po prostu postanowiłyście działać. Namówiłyście innych, jeśli jest taka potrzeba, do akcji. Stworzyłyście zespół na przykład, w którym coś wspólnie wykonacie i pod koniec miesiąca macie już jakąś pierwszą realną, jakiś pierwszy realny punkt zaczepienia odnośnie tego nowego materialnego świata, o który będziecie dbać, tak? On jest chroniony przez ten ogród w świetle. On jest chroniony przez ten nie ogród, tylko Boże. Mur, tak? Drzwi są zamknięte. Tu będzie rosło. Musicie o to dbać. Co więcej, to jest taki miesiąc, gdzie uważam, że powinnyście czuć się komfortowo. Otwórzcie swoje serce na otrzymywanie i dawanie najwyższej energii. Możesz bezpiecznie kochać. Nie ma się czego bać. Można otworzyć serce. Nie ma się jakby, nie ma powodu do tego, żeby sprawdzać, weryfikować, kontrolować, tak? Nie. Bądźcie sobą, bądźcie ekspresyjne, jeśli entuzjastyczne, optymistyczne, to Wam przyniesie coś dobrego. Ponure myślenie nie jest najlepszym rozwiązaniem na sierpień, słuchajcie, bo macie za ładne karty. Więc proponowałabym skupić się. To jest na mojej ocenie jedna najpiękniejsza karta w tarocie, dlatego że ona informuje, że wszystko, czego się nie podejmiecie, zakończy się z sukcesem. Podejmujecie się czegoś, tak? No, coś chcecie, coś nowego. Przyszedł Wam jakiś znakomity pomysł. Tu zaczynacie działać i tutaj są pierwsze efekty. I teraz mi się to raczej kojarzy z kwestią budowania materii zawodową, tak? Jakąś taką mało emocjonalną, ale równie dobrze to może dotyczyć, czemu nie? To może również dotyczyć emocji, że chcecie z kimś coś razem stworzyć. O, tak bym to nazwała. Nie bójcie się kochać. Współpracujcie. Ten rycerz, on dobrze zachęca do współpracy innych. Więc myślę sobie, że on pójdzie na kompromis, zbuduje sobie zespół, tak? Więc bez zbędnego, impulsywnego działania, ze spokojem, tak? Natomiast róbcie swoje, róbcie to, na czym Wam zależy. Bo macie bardzo ładne karty. Nie bójcie się, nie ma powodów. Nic nie pokazuje się tutaj, nic, co by mogło Wam popsuć szyki. Także konsekwentnie do celu, moje drogie ryby. Jesteśmy w kontakcie, bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam, trzymajcie się, uważajcie na siebie.